Akacjowa 38. Oto wstrząsające odkrycie Kajetany. Po wizycie w więzieniu u Ursuli, mroczna dama odkrywa prawdę o swojej przyjaciółce Teresie. Wstrząsający zwrot akcji dla Sotelo Rus, ponieważ zapowiedzi Akacjowa 38 ujawniają, że w hiszpańskich odcinkach Kajetana zostanie aresztowana pod zarzutem zabójstwa. Odkryje prawdziwą tożsamość Teresy. Dokument przyniesiony przez Ursulę do więzienia ujawni tajemnicę pani Sotelo Rus, która będzie miała niewiarygodną reakcję czytając prawdę, której dotąd nie znała. Kajetana będzie tak wstrząśnięta, że trafi do szpitala, budząc zaniepokojenie u Teresy i Fabiany. Akacjowa 38 Kajetana w więzieniu. Jak wcześniej zapowiadaliśmy, Kajetana znajdzie się za kratami za zabójstwo Humildad, która zamierzała zakończyć życie Teresy. Żona Mauro chciała pozbyć się rywalki, ale szybkie przybycie Sotelo uniemożliwiło kobiecie wykonanie swojego diabelskiego planu. Po tym wydarzeniu jednak Kajetana zostanie oskarżona przez Mauro o zabójstwo żony, co będzie właśnie okazją, na którą czekał San Emiterio, aby Sotelo zapłaciła za wszystkie popełnione przez nią zbrodnie, za które zawsze pozostała bezkarna. Następnie areszt zostanie zatwierdzony w oczekiwaniu na wyrok sądu. Akacjowa 38 Urszula odwiedza Kajetanę. Po pewnym czasie spędzonym w więzieniu, Urszula pojawia się przed Kajetaną, dumna i wyniosła. Kobieta chełpi się, że ma w garści Sotelo, która znalazła się w tarapatach i jest bardzo wyczerpana, więc nauczycielka informuje swoją byłą panią, że ma przy sobie dokument ujawniający tożsamość swojej ukochanej przyjaciółki Teresy. Urszula jest częściowo zadowolona ze swojego odkrycia i możliwości ujawnienia go Kajetanie, ponieważ doskonale wie, że kobieta będzie wstrząśnięta prawdą o nauczycielce. Jednak jednocześnie robi to także z zemsty za upokorzenia i bicia, których doświadczyła, gdy była jeszcze u służby. Jak zareaguje Sotelo? Akacjowa 38 Kajetana odkrywa wszystko. Przed opuszczeniem celi Urszula przekazuje dokument Kajetanie, która zaczyna go czytać, otwierając szeroko oczy. Jest to właśnie wyznanie Teresy jej analitykowi, w którym zdradza, że niedawno odkryła, iż to ona jest prawdziwą Kajetaną Sotelo Rus. Pani dosłownie jest wstrząśnięta, czytając ten dokument, faktycznie, krótko po tym zaczyna wpadać w histerię, krzycząc głośno: nie, nie Teresa. Kropka. To wydarzenie będzie tak traumatyczne dla Kajetany, że konieczne będzie jej hospitalizacja, gdzie odkryją, że jej umysł zapomniał wszystkiego i cofnął się niemal do stanu dziecka. Co stanie się teraz z podstępną Kajetaną?